Cześć, jestem Sebo, to kolejny, 13 już odcinek Puchar Świata Widelux, gram 4. Dzisiaj znowu wysłano Amman. We wczorajszym konkursie, w którym triumfował Piotr Żuła, odebrał prowadzenie Dawidowi Kubackiemu. Dzisiaj Dawid będzie starał się odzyskać. Wiatr metr na sekundę z tyłu. No i zaczyna Mikhail Maksimoczkin. W końcu Niemiec. Otwiera listę zawodników, chociaż ten skok Maksimoczkina nie był jakiś świetny. Markus Eisenbichler. Reprezentant Niemiec. No i chyba będzie przed... Nie, jednak zaraz Hennibem. W tej chwili na miejscu drugim. No, dwa punkty, a więc... Metr stracił Niemiec. Do zawodnika z Rosji, Bank. Ojojoj, nierówno się wybija. Z jednej narty, no i ten skok. Poniżej punktu konstrukcyjnego. 119 metrów tylko Andrasa Wanka. Jewgeni Klimow. Szybciutko startują Rosjanie. Ale Klimow, podobnie jak Wank, psuje wyjście z progu. No, co się dzieje? Chyba jednak będzie przed Niemcem. Tak jest. W tej chwili na miejscu trzecim. No i Kasai. Co się dzieje? To trzeba zapytać z nim. Ostatnie sezony w bardzo dobrej formie. Miał przecież srebro olimpijskie. Przegrywając tylko z Kamilem Stochem. W tej chwili na miejscu drugim. A i to powinno dać mu awans. Mackenzie by close. No i dobry skok Kanadyjczyka. Naprawdę zaskoczył mnie pozytywnie. 128 metrów. Jest liderem. William Rhodes. Jeden z reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych? Oczywiście. Rhodes. Ładny skok. W tej chwili na miejsce drugie. I awans jest. Maciek Kot, najgorszy z Polaków. No już wrzawa na trybunach w Wisie. Maciek, bardzo dobry skok i będzie liderem w tej chwili. O 1,1 punkta wyprzedza reprezentanta Kanady. Steven Kraft. To, że tak nisko będzie w tym sezonie, to chyba się nie spodziewał nikt. Teraz Kraft w powietrzu i dobry skok. Bardzo dobry, jest liderem. O 2,9 wyprzedza Maćka Kota. Michal Hajbek. Austriak, oj, niziutko. Chociaż awans będzie. W tej chwili na miejscu czwartym. Austriak, Polak, Kanadyjczyk. A teraz Peter Preutz. Pierwszy ze Słoweńców. No słaby sezon Petera Preutza. No podobnie jak Krafta. Kot też mógłby coś lepszego zaprezentować. Jednak teraz to Preutza dobry. Wskakuje na miejsce trzecie za Polaka. Dobre Sodola. Reprezentant Włoch. No i skok. Awansu mu jeszcze nie daje. Właśnie najniżej. Gorzej zaczęli. Teraz trochę odrabiają straty. Andras Tjerden. Po turnieju czterech skoczni. Nie tak dobra pozycja jak przed nim. Na miejscu szóstym Tjerden. Rowan Kołdelka. Teraz na liście startowej. No wiatr na pewno nie sprzyja w skakaniu. No i Cody, no. Wie, co robi jego kolega z kadry. Jak świetnie skacze, na miejscu trzecim jest przecież Wojtek z Tursa. Teraz drugi z reprezentantów Polski, Janek Jopro. No i teraz, czy pokażę, jak skakać na tej skoczni? Na pewno często tu trenował Jan Jopro. Już w powietrzu będzie daleko. No i top 3 na miejscu drugim w tej chwili. Kraw, a potem dwóch Polaków. Sebastian Coloredo, lepszy w tym sezonie z Włochów. Trzeba pochwalić i jednego, i drugiego. Ale teraz Coloredo. Skok fatalny. Na miejscu 14 ląduje. No i Włosi mogą się nie zakwalifikować w dwójkę do drugiej serii. Ten Preutz. Średni z braci Preutzów. O, sezon ma całkiem udany, myślę, te swoje umiejętności. Teraz dobrze. Będą na to bardzo wysokie. No i w tym momencie na miejscu drugim spycha Maćka Kota z top 3. A ja na Ziobrę na miejsce trzecie. Andreas Kofler. Austriacy chcieliby, żeby inaczej ta tabela na pewno wyglądała. No i Kofler, słaby skok, za wcześnie się wybił po prostu. No bo zobaczmy, już nie ma Austriaków.
a startuje ich 3. Już się wszyscy wyskakali, a więc naprawdę szybciutko. A teraz najlepszy z perełców Domen, który na początku sezonu nawet chyba był liderem przez jeden konkurs. Dokładnie nie pamiętam. No a teraz co? Tak daleko w klasyfikacji z awansem, myślę, do drugiej serii, chociaż jeszcze nie nawet. No, Prełcowie bardzo daleko. Teraz Tandę. No i jest spokojny trochę Tandę w powietrzu, jednak top 10? Tak jest. Daj jej to. Na pewno motywuje tam Noriakiego, Kasaiego i to. Kasai też się stara, no wiemy. Ile on ma lat? A teraz Ito skok. Na 6. miejsce. Wenger. Też był wysoko, tak jak Domen Preutz, ale potem co? Słabsze konkursy. No i nie utrzymuje ten formy i formy z początku sezonu. W tej chwili na miejscu 14. Wenger. Od razu po nim Severin Proń, to oni są już w 15. klasyfikacji generalnej. A więc mogą oceniać swoje występy jako nie najgorsze. Proń teraz bardzo ładny skok. I na miejscu 8. Vincent de Combs Cebua. No wypad z tej pierwszej dziesiątki na 12 miejscu de Combs Cebua. Jego kolega został w tej pierwszej dziesiątce. Piękny techniczny skok. I miejsce 11. Jan Ahonen. Jedyny z Finów. Stracił miejsce w tej pierwszej dziesiątce niedawno. Też teraz skok da mu na pewno awans. Miejsce 13. Janne Ahonena. No i Kamil. Bierzemy na pewno Kamila. Leć Kamil, leć. No nie, to nie jest najdłuższy skok. Nie położył się na narty 14, a więc będzie musiał odrabiać. No może jak Fulm. Z trzeciej do pierwszej dziesiątki. Władimir Zografski. Oj, spóźnił wyjście z progu. Tego awansu nie będzie. Co się stało? Nieprawdopodobna rzecz. 98 metrów Zografskiego. Znowu coś się stało w powietrzu. Znowu coś się stało z komputerem. Nie widzieliśmy, co zrobił Zografski. Spóźnił wyjście z progu. Oj. Nie wypięła mu się narta. Oczywiście na miejscu ostatnim. Władimir. Zograski. Ron nam szapuje. Mieliśmy chwilę przerwy, wiatr tam wiał za mocno, zobaczmy, prawie 2 metry na sekundę z tyłu. No i jak skoczy Francuz, bardzo mocny, niekorzystny wiatr, no i ten skok także nie jest najlepszy. Dopiero teraz ten wiatr osłabł, 124,5 metra, 22 jednak w drugiej serii. Reprezentant Francji będzie Gregor Schwanden. No i ładny skok de Schwandena. Wskakuje nam na miejsce trzecie. Bo nie spodziewałem się, że będzie tak wysoko. No i co? I spycha Janka Ziobrę z podium. W tej chwili Ziobro 4, Kot 5. Ależ będzie ciekawie. 6 w klasyfikacji generalnej Kilian Payer. No 3 Szwajcarów w pierwszej dziesiątce. Przed sezonem nikt się nie spodziewał. No może maksymalnie Amman, wszyscy mówili. Teraz Payer jednak gorszy skok od swojego kolegi. Jest dopiero 18. 5 w klasyfikacji Richard Freitag. Dziutko. O! Już myślałem, że tego skoku nie usta Freitag. Nie ustoi. Ale jednak mu się to udało. Piotr Żyła. 4 w klasyfikacji generalnej zawodnik. Wygrał wczoraj tutaj w Wiśle. Ale wczoraj były inne warunki. Wczoraj biało, padał śnieg. No i teraz gorszy od wczorajszego skoku. Skok Piotrka Żyły. Dopiero 13 miejsce. Wojciech Sursa. Największe zaskoczenie tego sezonu i on utrzymuje tą dobrą formę. Jest przecież trzeci w generalce. W
Po około połowie konkursu to o czym świadczy, ale teraz Tursa gorzej, dopiero 14. No i Kubacki stracił wczoraj to prowadzenie. W fatalnym skoku w drugiej serii. Oj. Coś ta skocznia w Wiśle mu nie leży. I awansu najprawdopodobniej nie będzie. Musiałby Amman skoczyć gorzej od Kubackiego. A o tym nawet nikt nie myśli. No Kubacki straci na pewno dzisiaj dużo. Simon Amman, lider. Nie wiem, czy on też nie spóźnił. No właśnie, leci bardzo nisko. No ale awans będzie miał. 28 miejsce dopiero Ammana. Deszwanden trzeci, który jest bardzo wysoko. Tam jeszcze dożyła Stursa w drugiej dziesiątce. Się odpadają. No Bresola jednak jest. W drugiej serii. 35 miejsce Zografskiego. 34 Bank. 33 Klimo. 32 Coloredo. I 31 Kubacki. Prowadzi Kraft, drugi Preutz, Cenę. A trzeci Deszwanden. Czwarte, piąte miejsca należą do Polaków. 13 Piotrek Żyła i 17 Kamil Stoch. No i Frajtek 19 punktów stracił do lidera. Na pewno te 123 metry go nie satysfakcjonowały. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. No ale co? Drugiego zawodnika nie ma. Teraz widać o wiele lepszy skok Frajtaga. No i Kopler. Mógł liczyć na coś więcej. Już na pewno ten awans do drugiej serii. On też dużo daje, daje te punkty. Tyle samo, ile jego rywal. Ale jest liderem. Simon Amman. Oj, on znowu ma problem z wyjściem z progu. Co się dzieje u Ammana? W tej chwili na miejscu trzecim. No i co? I możliwe, że Amman spadnie z tego pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej. Domen Preutz. Najwyżej sklasyfikowany z braci Preutzów, ale dzisiaj Ceny może dużo nadrobić. W tej chwili na miejscu drugim Domen za Andy Kofflerem. Rolno mi szapuj, zawodnik z pierwszej dziesiątki. Też bardzo słaby skok. Widać dzisiaj ci najlepsi zawodzą, chociaż szapuj. W tej chwili 128,5 metra, najdłuższy jak na razie skok w drugiej serii. Jest liderem. Widzę Prezatola. No jego kolega z kadry odpadł. A Bresadola skacze 127 metrów. W tej chwili na miejscu drugim. Markus Eisenbichler. Na pewno chce uciec Maksimoczkinowi. Nie chce być tym ostatnim zawodnikiem klasyfikacji. Jednak teraz wyskok nie jest najlepszy. 128 metrów. Czy tu jest reprezentant Rosji? Jest. Wyżej od swojego rywala. Noriaki Kasai, dopiero 23 po pierwszej serii, reprezentant Japonii. No i ponad 125 metrów, ale daje mu to dopiero miejsce trzecie. Andras Bellinger. Coś Niemcy skaczą kratkę. Jedni skaczą dobrze, drudzy skaczą fatalnie. Bellinger akurat, no tak średnio dzisiaj. Bardzo daleko. No zobaczmy. Trzech Niemców w trzeciej dziesiątce. Jeden odpad. Tylko Freund wysoko. To też nie jest jakieś bardzo wysokie miejsce. Michał Maksimoczki. Reprezentant Rosji. On na pewno nie chce zamykać tych tabeli. Będzie zrobił wszystko tym skokiem, żeby wygrać Markusem Eisenbichlerem. Ale nie. Jednak Eisenbichler przed nim. A więc o ten przynajmniej jeden punkt wyprzedzi reprezentanta Rosji. Kilian Bayer. Szósty zawodnik, ale dopiero 20 miejsce po pierwszej serii. Teraz jednak skok piękny. 127,5 i obejmuje prowadzenie. William Rhodes. Kolejne punkty reprezentanta Stanów Zjednoczonych. I Rhodes się cieszy z każdych punktów. On się cieszy, że nie jest ostatni. No i dwa ładne skoki. Obejmuje prowadzenie. Reprezentant USA. Andreas Tiernen. No, Norweg nie pokazuje nic nadzwyczajnego w tym sezonie. Teraz skok gorszy od Rhodesa. No właśnie. I na miejscu trzecim dopiero. Kamil Stoch. Wierzymy w niego na pewno.
Pierwszy z Polaków w drugiej serii. No i niech pokaże, że nasi będą tu się liczyć. Kamil! Pięknie! Około 130 metrów. 131. Najdłuższy skok tego konkursu. I Kamil znowu atakuje. Tak jak to zrobił w Austrii w turnieju czterech skoczni w Badmintendor. Ale tymczasem Ahonen to też jest zawodnik godny uwagi. Janne Ahonen. No nie, bliżej niż w pierwszej serii. Dopiero siódme miejsce w tej chwili. Janne Ahonena. Daniel Andretande. 15 miejsce. Około tego miejsca kręci się w klasyfikacji generalnej. Teraz jednak będzie za Kamilem. Jest także za Williamem. Rhodesem. Wojtek Stursa. Trzeci w klasyfikacji generalnej. Oj. Gdyby skoczył jakiś nieprawdopodobny skok, to mógłby nadrobić do kubackiego Yamala. Jednak nie. Króciutko Stursa. Tylko 125 metrów. No i ci faworyci dzisiaj. Amma zdobyje 2 punkty. Stursa no zdobyje trochę więcej. Ale Kubacki bez punktów. Piotr Żyła, no on też tu może zaatakować. Więc przecież na miejscu czwartym wygrał wczoraj, ale nie. Psuje swój skok, oj. Punktu kaledwo co doskoczył Piotrek. W tej chwili dopiero 17 miejsce przed Simonem Ammanem. Jedynie Piotr Żyła. Vincent de Concevoix. 11 w klasyfikacji generalnej, 12 dzisiaj. Na pewno Sebuła może ten sezon zaliczyć do udanych, ale teraz o swoim skoku także 12 szapuje, skacze lepiej, chociaż Francuzi naprawdę bardzo dobrze. Hajbe! Ładny skok w pierwszej serii, teraz także będzie nie najkrótszy. 128 metrów daje mu drugie miejsca, więc jednak za Kamilem. 2,7 punkta. No i miejsce drugie, Roman Kołdelka. Teraz skok dobry, 127,5 metra, ale miejsce drugie. 1,1 za Stochem, ale Stoch już w pierwszej dziesiątce. Zeverin Freund. Więc podobnie jak wtedy Kamil, z trzeciej do pierwszej, teraz chyba z drugiej do pierwszej. Freund także nie da rady. Stoch, Kołdelka, Hajbek, Mackenzie Boy Close. Pierwszej serii na miejscu ósmym, ale teraz dopiero trzeci. Fight Close, siódmy i to no stok, w najgorszym wypadku na miejscu ósmym. Ależ atak Kamila, 131 metrów drugiej serii, no i to on chyba tego ataku nie odeprze, no te będą niskie. Tak jest, piąte miejsce. No i Peter Preutz, dzisiaj dobry konkurs, no reszta widać po jego miejscu w klasyfikacji słaba, ale nie. Dobra była tylko pierwsza seria. Teraz koło 125 metrów, ale to jest dopiero 14 lokata. No i co? Polak w najgorszym wypadku na miejscu czwartym. Ale teraz Maciek Kot. Może on odbierze prowadzenie Kamilowi, może on wyprowadzi większy cios, tak jest! Maciek liderem, 129,5 metra. I o 3,1 wyprzedza Kamila. No ale poczekajmy. Tu jest jeszcze Jan Ziobro, 129,5 w pierwszej serii. No i chyba zabraknie trochę, ale miejsce drugie. Egzekwo z Kamilem Stochem, została trójka. Deschwanden, Cene Preutz i Stefan Graf. Pierwszy kot, drugi Ziobro, Egzekwo ze Stochem. No i zobaczmy, Deschwanden, 130,5. Żeby być dzisiaj na podium. No i chyba wytrzyma to Gregor. Oj, nie wiem, nie! Bardzo niskie noty, 127 metrów i jest ósmy dopiero Deschwanden. Co nie zmienia faktu, że to jest najlepszy ze Szwajcarów. Jeden Polak na podium. No ale Cene Preutz, czy on wytrzyma? No nigdy nie był tak wysoko chyba. Pucharze Świata tak wysoko po pierwszej serii, teraz płasko wyszedł. Po wybiciu i nie! 125,5, on jest ósmy. Mamy wszystkich Polaków na podium. Mamy całe polskie podium. No ale może tam być aż czterech zawodników. To wszystko zależy od Stefana Krafta. 130,5 w pierwszej serii. Jak teraz? Czy potwierdzi, że jest dzisiaj najlepszy? Kraft, tak jest! Stefan Kraft potwierdza, że dzisiejszy konkurs w Wiśle należy do niego. Polacy miejsce drugie.
i ex aequo trzecie. A więc piękny konkurs Trefala Crafta, 130,5, 131,5, drugi kot, trzeci ziobro ze stochem. No i żyło 29 kółacki, 31. Pracuje daleko. Kołderka bardzo wysoko, no Stursa 20 dopiero. Zobaczmy, Amman prowadzi Stursa drugi, a potem kubacki żyła stoch. Kolejne zawody w Zakopanem, a więc możemy mieć znowu świetny konkurs Polaków. Trzech Szwajcarów zostało nadal w dziesiątce, no. 16 jest Janek Ziobro, jeżeli chodzi o Polaków, 21 Maciek Kot. A Maksim Oczkin, ale ostatni. Zobaczmy, Bank był na podium, ale i tak jest przedostatni w klasyfikacji. I Maksim Oczkin traci do niego tylko 3 punkty, więc ja się będę z wami żegnał do kolejnego odcinka. I cześć!